Siemaneczko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z Forzy Horizon 4, a jednocześnie przypominam, abyście poklikali wszystkie przyciski pod moim filmem, czyli łapkę w górę oraz subskrypcję. Bardzo mi to pomaga i bardzo mnie cieszy, jak mówię wam, żebyście to zrobili, a wy zawsze to robicie. Także dziękuję wam bardzo za lajki pod poprzednim filmem. Moi drodzy, muszę was zmartwić, a właściwie sam siebie muszę zmartwić, dlatego że popsuję sobie bardzo taką okrągłą liczbę, jeśli chodzi o Forzę, dlatego że mam obecnie w garażu 800 samochodów, równe 800 samochodów, a dzisiaj odbiorę sobie kolejny Hot Wheelsowy szalony samochód, który już na mnie czeka do odebrania w najnowszym pakiecie Hot Wheels dodanym do Forzy Horizon. Zajeżdżam sobie do mojego zameczku i zobaczmy, co to będzie. Wchodzimy sobie w pakiety DLC, wybieramy Hot Wheels i zobaczcie, zostały nam jeszcze dwa samochody do testu. Ja bym tego Forda F5 Dually Custom Hot Rod przetestował najpierw, a potem weźmiemy coś w rodzaju tej ciężarówki. Ale to zrobimy na następnym odcinku. Jaranie się tymi samochodami to jest chyba rzecz, która najbardziej mi wychodzi. A, zardzewiały taki. Ua, co to jest tu z tyłu? Podwójne opony jak z ciężarówki. Właściwie podwójne koła jak z ciężarówki. I taki sobie Fordzik wygląda obłędnie. Hot Rod, czyli taki mocno przerobiony samochód. Bardzo taki surowy. Nawet nie wiem, czy Hot Rody coś w środku mają, jakiekolwiek wygłuszenie. Nie mam pojęcia, to chodzi o zrobienie czegoś takiego maksymalnie hardkorowego. Wydaje mi się, że Hot Rody to są takie chopery, ale samochody, no nie? Czyli nie motocykle, a samochody. Jakieś zawieszenie, jakieś resory tutaj. Co to jest? Rany. To chyba bardzo twarde zawieszenie jest w tym samochodzie. Tak to wygląda, żadnych jakichś sprężyn, tylko takie resory. Wszystko takie ultra proste, ogromny silnik, który chyba ma jakąś dziurę w osłonie, nie wiem. Zobaczę z drugiej strony, bo to może tak być. Jest chyba jakaś taka dziura w tej osłonie silnika, zobaczcie sobie. Bo to tak ma być, nie mam pojęcia. Zardzewiały całym. Otwieramy. Zobaczcie, jakie fotele. Ej, zobaczcie, no po co w samochodach montować jakieś wentylowane, ciężkie fotele, jak można zrobić fotele z siatki, prawda? I od razu masz i wygodne, i wentylowane, wszystko w jednym, proszę bardzo. Jakaś klasyczna dźwignia zmiany biegów, ale ten samochód jest dużo lepiej wyposażony niż nasze poprzednie samochody z Hot Wheels, dlatego że tu mamy radio. Chyba, że to jest coś innego niż radio. Jest oczywiście gaśnica. Samochód wątpię, żeby miał jakiekolwiek wygłuszenie w środku, więc jadąc tą furą będzie niesamowicie głośno od wszystkiego. Od szumopon, od warku silnika. Moi drodzy, tu nawet nie ma szyby. Nie no, jest niby ten kręciołek do szyby. Czekaj, zamknę drzwi, zobaczymy. Nie no, szyba chyba jest, no ciężko powiedzieć, bo nie widać jej, nie? Dobra, co my tu mamy? Tu mamy jakiś silnik turbo doładowany? Nie wiem, chyba nie. Ciężko powiedzieć. Co tutaj jest narobione z tym silnikiem? Okej, wygląda to tak. Wszystko jest z przodu, jakby wydech nie jest poprowadzony do tyłu. Mega prosta konstrukcja, ale co te dwa zbiorniki to są po prostu chyba zbiorniki paliwa, nie? Tak to wygląda. Pff, nic nadzwyczajnego. Słuchajcie, przejedźmy się nim kawałek, idealnie będzie pasować wyjeżdżając sobie z pod zamku. Taki monstrum. O rany, ale te koła z tyłu wyglądają obłędnie. Zjedźmy sobie troszeczkę na jakieś brudy. Zobaczcie, jak to się fajnie animuje. Ekstra. Oczywiście zawieszenie ładnie pracuje nam z tyłu. Mega to wygląda, kurde. Hardkorowy samochód. Ja ten przód. Ej, on tak nie wyglądał w Forza Vista, ten samochód, jak tutaj, jak już się jeździ.
Zobaczcie, jak te koła z przodu są wysunięte do przodu. Ty, ale silnik z przodu, napęd na tył. Czy to będzie kolejny driftowóz, czy jak? Poprzedni, nie wiem, czy pamiętacie odcinek, gdzie tuningowaliśmy sobie furkę. Też z takimi rozstającymi kołami, tylko no tamta była taka bardziej stonowana, to już jest totalny hardkorowiec i tutaj mamy, podejrzewam, że jest tu dużo trakcji, raczej ciężko będzie go zrobić na drift, ale tym bardziej nie zrobimy go na wheelie, czyli żeby stawał na tylne koła. Nie wyobrażam sobie tego. Jak to brzmi? Ty, ale nawet przyspiesza fajnie. Która to klasa jest? Klasa B. Także trochę niska, ale nie jest tak źle z tym przyspieszeniem. Muszę coś sprawdzić, bo te koła z tyłu mocno odstają. Czy to są faktyczne koła, czy to jest po prostu taka teksturka? Czekaj, czekaj. Spróbuję rozwalić znak tymi kołami. Da się. To są fizyczne koła, słuchajcie. A czy da się spalić kapora? No nie przy tej mocy, tutaj ciężko trochę, nie? Trzeba będzie troszeczkę tutaj pokombinować z tą mocą. Nie wiem, co my zrobimy z tym autem. Jakby udało się rozkręcić standardowy silnik na tyle, żeby dało się tym driftować, no, myślę, że mogłoby być ciekawie, prawda? Zgodzicie się chyba ze mną. Bo obecnie driftowanie... Jezu, jaki on jest długi. Jak się skręca nim na boki, to dopiero widać. Środek. Widziałem nawet, że są jakieś zegary na górze. Zobaczcie, jak super prześwituje ta siatka z tyłu na deskę rozdzielczą. Coś nieprawdopodobnego jest ta Forza, jeśli chodzi o grę cieni i w ogóle grafikę, nie? Rozwala mnie za każdym razem, jak w nią grałem. Boję, że tam zahaczę zaraz jakiś samochód tymi tylnymi kołami. Czekaj, spróbuję o tego z przodu zahaczyć. Czy to w ogóle... Nie, no da się w miarę blisko wyminąć te auta, więc nie jest chyba tak tragicznie z tymi odstającymi kołami, chyba że one przenikają przez inne samochody, bo czasami też tak się zdarza. No, nie jest tak źle, także... Chyba te koła z przodu i te z tyłu stanowią taką jedną jakby bryłę, więc zahaczenie tymi kołami z tyłu jest trudne, wydaje mi się, o inne samochody. Także nie powinniśmy się tym zbytnio przejmować, ale jak się już steruje tym samochodem, to masz wrażenie, że tymi kołami będziesz wszystko zbierał, no nie? Ale on tak naprawdę... jak się tak skręca na bok i widać przez chwilę te przednie koła, to masz takie wrażenie, jakby... nie wiem, z przodu jeszcze jechał jakiś dodatkowy samochód, a ten samochód jest po prostu taki długi. Nieziemska rzecz. Dobra, tutaj mamy garaż. Zajedziemy sobie, zobaczymy, co z tym autem da się zrobić. Ja nie mogę. Czy w ogóle bączka da się ogarnąć? Nie ma opcji, nie ma opcji. Tutaj tylko tuning wchodzi w grę. Próbujemy go. No i co my tu mamy, moi drodzy? Zaczniemy sobie może od swapów. Silnik standardowy myślę, że da się tam jakoś rozkręcić, ale jakby się nie dało, to mamy jeszcze 7-litrową V8-kę. Proszę bardzo. Możemy zrobić napęd na 4 koła, ale na razie oczywiście zostawimy standard i opony. Moi drodzy, możemy dać, słuchajcie, dragowe opony, które wyglądają tak i z tyłu mamy podwójne. Ja nie wiem, czy jest drugi taki samochód w Forzie, który ma takie podwójne koła. Chyba Unimog ma, nie? Tak, tylko że ich nie widać, w tym rzecz. Ja bym zostawił te standardowe, one wyglądają fajnie, nie? Dobra, słuchajcie, szerokość, ale niestety tylko przednich kół. No to trochę niedobrze. Wielkość, uwaga, 3, 2, 1. Ej, z tyłu też się da!
Uwaga, 3, 2, 1. Ja pierniczę. Jak to wygląda? Ja nie zmieniam tych felg. One są fantastyczne. Ja je zostawiam. O kurde. Przypomina mi, te felgi przypominają mi jakieś takie stare samochody dostawcze, jakieś żuki albo jakieś stare autobusy, takie w starych autobusach były takie koła, pamiętam. Tutaj są też duże tarcze hamulcowe, ale ich nie widać za bardzo. Są schowane gdzieś tam, nie? Właściwie to... Tak patrzę, że w ogóle nie ma tych tarcz. Tylko są same zaciski. Wydaje mi się, że ten samochód chyba ma bębnowe hamulce w standardzie. Nie, ma tam jakieś tarcze, okej. Jakieś tarcze są, tylko widzicie, jak zmieniam tarcze na te takie najlepsze, to tarcza gdzieś znika. A nie, ona nie znika, ona jest po prostu taka ciemniejsza trochę, dobra. I tak, tutaj dajemy sobie te wszystkie pierdółki. Samochód jest ciężki czy lekki? Ja pierniczę, on waży... Ja wiem, dlaczego on jest taki dlaczego jest taki wolny. On waży ponad 2 tony! I ma niecałe 300 kW mocy, no. W Fordzie to jest padaka. To jest padaka. Zaraz go rozkręcimy, no, spokojnie. Dobra, i tutaj instalujemy moc. Rozkręciliśmy go trochę i proszę bardzo, 611 kW mocy. Nie dużo, ale zobaczcie, znaczy nie mało. Nie mało chciałem powiedzieć, spokojnie, bo to jest jakieś 800 koni mechanicznych, nie? Nie mało, ale zobaczcie na charakterystykę. Jakby tą maksymalną moc mamy gdzieś w okolicach 2500 obrotów, dobrze mówię? Czyli generalnie nisko, nie? Ale właściwie mamy 0 mocy do 2000 obrotów. Znaczy mało tej mocy jest. Bo myślę tak, czy da się zrobić to pod drift, nie? Jakby zawieszenia driftowego chyba nie mieliśmy do wyboru. W ogóle nie można nic z zawieszeniem zrobić, niestety. Więc no, nie wiem, czy uda się to w ogóle jakoś edytować, ten samochód pod ten. Więc myślę, że chyba najlepiej będzie go zrobić pod dragi w takim razie, nie? Typowy samochód taki dragowy. Mamy przeogromną trakcję z tyłu. Bardzo szeroki, nie wiem jak to nazwać, opony, koła, napęd z tyłu, przyczepność. Więc chyba jest to taki typowy samochód dragowy, bym powiedział, nie? Raczej. Nie możemy tutaj też żadnego ospoilerowania dodatkowego zamontować, ani nic. Więc jeśli dedykujemy ten samochód do dragów, no to wypadałoby dać ten mocniejszy silnik, nie? Chociaż, wiecie co, zanim go jeszcze damy, ten mocniejszy, to posłuchajmy, jak ten standardowy brzmi ulepszony, ok? Auto ogólnie chodzi na bardzo niskich obrotach. Tam ile tam było maksymalnie? 6000 obrotów chyba, nie? Jest mało! Jak na Fordze. I brzmi sobie tak, słyszycie tam turbosprężarkę. Auto dziwne, ale te zbiorniki paliwa mi się podobają, nie? Jakby nie ma tego zbiornika paliwa gdzieś tam z tyłu, z prawej czy z lewej, tylko są po środku, więc samochód powinien być całkiem dobrze wyważony, tak mi się wydaje. Nie trzeba tam dodatkowych jakichś obciążników do silnika dawać, jakby mamy silnik ustawiony wzdłużnie, więc od razu ten... Ja, czy wy to widzicie? O rany, widzicie, co się działo, jak ja hamowałem teraz? Czy, ja nie wiem, czy to widzicie, jak oglądacie na telefonie czy coś, ale jak się hamuje w tym samochodzie, tutaj z tyłu mamy taką czachę. Jak się, czekajcie, ja może podczas hamowania włączę tryb fotograficzny, żeby wam to pokazać dobitnie. Ale ta czacha tutaj z tyłu, taka mała czaszka nad zbiornikami paliwa, przyczepiona taka, jak hamujemy, to się zapalają jej oczy na czerwono. Czujesz to? Czekajcie. Oj, nie wiem, czy mi się... Aha, bo ja tu chyba mam światła wyłączone. Nie, włączone mam światła. Ale patrzcie, w trybie fotograficznym wyłączają się oczy
u tej czachy niestety, a jak jesteśmy w tym normalnym trybie jazdy, to te oczy są normalnie włączone. Ja nie wiem, czemu podczas trybu fotograficznego się to wyłącza, ale no działa, no. Pohamuję jeszcze parę razy, żebyście to może dali radę jakoś zobaczyć. Mega fajny detal, bardzo, bardzo mi się podoba. Wiecie co, ja mam tutaj opony dragowe teraz zainstalowane. Samochód oczywiście prowadzi się tak jak na oponach dragowych, czyli nie najlepiej. Zobaczcie, że nawet śnieg nie chce się do tych opon przyczepiać, prawda? Wiecie co zrobimy? Na razie zrobimy oczywiście swap, bo już posłuchaliśmy trochę tego silnika, no nie ma szału, jakby samochód jest dalej wolny. Słuchajcie, on waży prawie 2 tony, tutaj naprawdę potrzebujemy ogromnej mocy, ogromnej dawki adrenaliny, żeby ta wielka gablota ruszyła się w końcu jak z kopyta, nie? Bo obecnie to jest tak słabiutko trochę. A to już jest maksymalne ulepszenie tego silnika, które tutaj mamy w standardzie w tym samochodzie. Jakby... Nie mogę z tego. Dobrze, to słuchajcie, w takim razie robimy tak. Zmniejszamy wagę i dodajemy odrobinkę więcej pieprzu do tego samochodu. 1007 kW mocy, ale... Zobaczcie, co się dziwnego stało. Ja nie wiem, jak, na jakiej zasadzie to działa. Natomiast samochód ma dużo więcej mocy. Ma mniejszą wagę, no zobaczcie, 200 kg. A zobaczcie na statystykę. 817, 818 teraz po ulepszeniu, nie? Ze swapem silnika. A wiecie, dlaczego tak jest? Dlatego, że ja z ciekawości dałem tutaj na chwilę opony standardowe w tym samochodzie. Tak, bo chcę sprawdzić, czy tyle mocy wystarczy nam, żeby wprowadzić w ruch te opony, żeby zerwać przyczepność. Widzę, że tutaj biegi są strasznie długie, a ponieważ my teraz jednostkę napędową wymieniliśmy, więc spokojnie możemy tutaj troszeczkę poszaleć z tuningiem. Zobaczcie, co tutaj jest narobione z biegami. Zdecydowanie możemy je sobie skrócić, chociażby tak. Samochód stanie się bardziej żwawy, ale to już nie będzie hot rod. Mało tego, tutaj mamy mało opcji, jeśli chodzi o dostosowanie auta, bo nie możemy tutaj wymienić silnika. Boże, zawieszenia w tym aucie, nie? Więc jedyne, co możemy zrobić, to dyferencjał ustawić i hamulce, tak żeby mniej więcej było pod drift, a cała ta reszta, takie wiesz, podstawy driftowe, no niestety nie będziemy mogli tego ustawić. Dobra, spróbujmy ustawić wysokie ciśnienie z tyłu i niskie z przodu. I tylko tyle mogę zrobić, jeśli chodzi o drifting. I zobaczymy... Czekaj, mamy 1000 kW mocy. Ciulowe, najbardziej ciulaste opony, jakie się da włożyć do tego auta. No przecież musi zerwać. Jaki on jest, kurczę, długi. Ej, dobra, tutaj poleciał trochę. Bączka da się nim zrobić już. Chociaż z pełnym bączkiem może być problem. Z dwójki startuje i zdziera. Słuchajcie, ja przypominam, nie wiem, czy to widzicie, ale tu mamy 4 koła jakby z tyłu do zdarcia. Tak? To nie jest taka prosta sprawa. Umówmy się. To jest bardzo dużo trakcji. Całe szczęście mamy zimę. O rany, czy wy to widzicie? Prawie dwutonowa krowa. No ale jednak moc robi swoje, no nie? Piernicze. Dobra, na pewno będzie dziko się driftować, dlatego że tutaj nawet nie mamy... Nie możemy dostosować sobie tego auta do driftu, nie? Bo nie mamy zawieszenia żadnego driftowego. Więc ja bym dedykował ten samochód raczej pod jakieś dragi. To sobie oczywiście też sprawdzimy.
Ciężko. Ciężko, nie mam jakby wyczucia do tego auta teraz w ogóle. A to jest i tak niesamowite, że on w ogóle coś tam poleciał chociażby na tym rondzie, nie? On jest tak duży, że ciężko się tutaj na tych ulicach w Edynburgu zmieścić. O, kosiarka do śniegu mnie zablokowała. Zjeżdżaj stąd, kosiarka! Ja nie mogę się ruszyć! Hello! Polatałem nim trochę po mieście. Powiem wam, że jest... O, strasznie, jest strasznie. Samochód, no nie zachowuje się jak driftowóz, to chyba nie jest niespodzianką. Strasznie ciężko go opanować. I no chyba nie ma tutaj mowy o zrobieniu takiego ładnego ślizgu, jakiegoś kontrolowanego, jakiegoś takiego ładnego driftu. Jest bardzo trudny do opanowania, ale jeśli chodzi o moc, jest tutaj jej zdecydowanie wystarczająco do tego, żeby zakręcić standardowe opony nawet, słuchajcie, z miejsca z trójki przy tym ustawieniu biegów, jakie widzieliście, kiedy ustawiałem, nie? Natomiast do driftu jest taki, no da się zrobić takie, o, ale to są takie, no nieprzyjemne, bo nie wiesz, co się zaraz może z samochodem dziwnego zdarzyć, nie? Więc ja bym raczej zrobił ten samochód pod jakieś dragi albo coś takiego. Raczej nie pod wyścigi, bo tutaj też nie mam żadnego spoilerowania, nic takiego. No wiecie, generalnie te samochody Hot Wheelsowe, one są takie do zabawy, dla beki, no nie? Tutaj nie chodzi o to, żeby one były dobre w czymkolwiek. Jak widzicie, wyglądają dziwnie i są takie, kurcze, przerysowane, nie? Ale chyba lepsze niż te z klocków Lego samochodziki, prawda? Spróbujmy jeszcze zrobić go na oponach dragowych. Ja myślę... O ja, bo tutaj słabe hamulce ustawione teraz. Jak go zrobimy sobie teraz pod dragi, on powinien całkiem ładnie śmigać, dlatego że ma dosyć dobrą trakcję. No jednak ta waga nie jest zbyt dobra do dragów, nie? Ta waga mogłaby być tutaj zdecydowanie niższa. Ale to jest chyba jedyna opcja, w której ten samochód mógłby królować jakkolwiek. Żeby samochód był dobry na dragi, także musimy zmniejszyć felgi, bo felgi to jest dodatkowa waga. Im mniejsze felgi, tym mniej kilogramów ze sobą będziemy ciągać, prawda? Więc im mniejsze, tym lepiej w tym wypadku. No i oczywiście dostosowanie tuningu to jest podstawa. Tutaj można zrobić jeszcze napęd na 4 koła, ale kto by tam robił, nie? Napęd na 4 koła chyba nikt z was tego nie zrobi na 100%. Dobrze, odciążenie mamy, to mamy. I słuchajcie, z wagi na pewno uda się zejść właśnie dzięki tym felgom. Zobaczcie, prawie o 100 kg, nie? Także to jest dosyć dużo. Chyba ze 1720 do 1629, także jest to spora różnica. Tylko zmniejszyliśmy cal felgi, prawda? To jest bardzo ważne. Tutaj sobie troszeczkę obniżymy ciśnienie w kołach z tyłu i właściwie tyle, tutaj niewiele więcej możemy zrobić. Dyferencjał mamy zablokowany i mamy opony dragowe i mamy samochód zrobiony pod dragi. Ponieważ jest no, zima, więc jest trochę ślisko, ale myślę, że jak sobie pojedziemy na autostradę tym czymś, to powinno być ciekawie, jeśli chodzi o przyspieszenie. Która to jest w ogóle klasa? To jest klasa S1 i jest prawie w tej klasie wymaksowany, czyli faktycznie może być to nawet dobre auto w tej klasie do dragów tylko i wyłącznie. Chociaż wątpię, żeby był lepszy od jakichś tam koksów w S1. Chyba jakieś tam Porsche 911 było takim koksem dragowym, jeśli się odpowiednio stuninguje tę furkę. I on, tam ten samochód naprawdę robi jakieś nierealne czasy na dragach, także nawet jakieś Koenigseggi, Regery i te inne. Wiesz, to chodzi o Fordze, nie? W rzeczywistości może tak nie być z Porszawkami, ale tutaj te Porszawy są jakoś tak zrobione, jakoś tak się da zgliczować tę fizykę tutaj w grze, że one są nieziemskie, jeśli chodzi o przyspieszenie. Ale tylko o przyspieszenie. Dobra. No i próbujemy. Gaz do końca, czy uda się zerwać? Tak, tutaj mamy zdecydowanie za dużo mocy, żeby się nie udało zerwać.
Ale spróbujmy. Zobaczymy, jaka prędkość maksymalna, bo chyba nawet nie testowaliśmy, nie? I szósteczka. Wow! Kurde, co to się nie... Ja myślałem, że ja skręcam, on jechał prosto. Ja wam coś powiem, ten samochód na pewno nie został zaprojektowany, żeby osiągać takie wielkie prędkości. 312 km na godzinę. I wiecie co? Ja tutaj mam nawet taką specjalną opcję w mojej apce, żeby zbadać przyspieszenia od 0 do setki, od 0 do 40. Wszystko tutaj mam, tylko muszę sobie włączyć tą opcję, czekajcie. Dobrze moi drodzy, już sobie tutaj ustawiłem taką tabelkę, która mi pokazuje czasy na 1/4 mili. Tutaj jest jeszcze więcej tych czasów pokazanych. Tam można jeszcze sobie wybrać na przykład przyspieszenie od 0 do 60 mil i tak dalej, nie? Tutaj wszystko można sobie to poustawiać. No wy tego nie będziecie widzieć, bo to jest trochę za małe, ale ja wam po prostu powiem, więc musicie mi uwierzyć na słowo, że tyle będzie. Dobra, 1/4 mili, startujemy sobie, tutaj mam taką długą prostą. Będzie tam co prawda zakręt, ale teraz wszystko dookoła jest ośnieżone, więc ciężko, nie? Dobra, odliczanie gotowe, uwaga. Startujemy. 3, 2, 1, start. Dobra, 1/4 mili, 9,1 sekunda. Dokładnego czasu tam nie mam, kilka miejsc po przecinku, ale jedno miejsce po przecinku jest 9,1. To nie jest jakiś najlepszy czas na świecie, może i w tej klasie da się dużo lepsze czasy osiągnąć, a także lepiej zmieniając biegi. Postać widzę, że sięga tutaj po drążek zmiany biegów. W niektórych tych Hot Wheelsowych samochodach nawet nie sięga po tą dźwignię zmiany biegów. Widzieliście, że jak startowałem z tej jedynki, to praktycznie od razu samochód łapał przyczepność. Tak wielką trakcję mają te koła z tyłu. No, trudno się dziwić, one są przeogromne, te koła z tyłu, prawda? Ogromniaste. Niesamowite auto. Zostało nam... O Jezu, nie skręcę w ogóle. Zostało nam jeszcze jedno auto do przetestowania. No i sprawdzimy, co ono jest warte, ale to już na następnym odcinku. Ten samochód, mam nadzieję, że pokazałem wam najwierniej, jak to jest możliwe. Jak to jest możliwe, jest autentycznie bardzo przesadzony, chociaż ten standardowy silnik nie daje nam za dużo jazzu, no nie? Tutaj musimy troszeczkę go doprawić, trochę więcej pieprzu, trochę więcej soli i samochód robi się bardziej dzielny. Zdecydowanie trzeba go troszeczkę poprawić, bo w tej klasie S1 on może nawet i coś tam poszaleć, powiedzmy, na dragach. Naprawdę ta trakcja jest dobra. I tutaj troszeczkę słabo biegi zmieniałem i zdecydowanie można by było to zrobić lepiej, a także te biegi, zwłaszcza jedynkę, można byłoby odrobinę wydłużyć i wtedy samochód by uzyskał, myślę, że i nawet czas gdzieś w okolicach 8 sekund. Tak, myślę, że bez problemu. Samochód bardzo dużo trakcji ma, no ogromna moc, ale też waga robi swoje i na dragi ta waga, no nie jest zbyt dobra, prawda? Wszystko jest chyba z jakiejś grubej stali, z grubej blachy montowane w tym samochodzie, nie mam pojęcia. Co do driftu, mimo ponad 1000 kW, wow, chciałem powiedzieć, że mimo 1000 kW opony dragowe robią swoje, ale tutaj zobaczcie, nawet chwilę poleciał, nie? Ale już z trójki chyba nie uda się wystartować jak na tych standardowych oponach. Znaczy wystartować się da, ale nie da się spalić. No, duszą go od razu. Te opony mają nieziemską przyczepność. No, po prostu opony dragowe. Moi drodzy, a ja was zapraszam na kolejny odcinek. Dziękuję wam, że byliście na tym. Mam nadzieję, że miło spędziliście czas. Trzymajcie się, na razie. Cześć!